Słuchajcie, żarty się kończą. Dzisiaj mamy temperaturę minus 2 stopnie Celsjusza. Wreszcie przestało padać, ale za to całą tą wodę chwycił delikatny mróz. Ale nie o tym dzisiaj, to nie będzie pogodynka. Tylko powiem wam, jak wygląda sprawa z Pocketem Trójką. Obejrzałem chyba wszystkie recenzje, jeżeli chodzi o YouTube'a. I ciągle waham się nad tym, czy ją kupić, czy nie. Oczywiście, że ją kupię, wiadomo. Ale dzisiaj powiem o może 5 takich głównych aspektach, które hamują mnie przed zakupem Pocketa 3. Mam nadzieję, że dla ciebie będzie to pomocna też sprawa, bo to jest kompilacja wszystkich wiadomości i cech, które znalazłem w recenzjach. Zaczynamy. Podstawowa sprawa to na pewno ogniskowa. Tutaj mamy tylko jeden obiektyw, ekwiwalent 20 mm. Fajna sprawa, ale też nie do końca. I nie tylko ogniskowa, ale też przysłona. Jest to jasny obiektyw, przysłona dwójka i rozmywa tło za każdym razem. Ale czasami się zdarza tak, że chcesz pokazać na przykład swojego psa w tle albo coś, co się dzieje, typu podjeżdża koparka, rower na daną akcję i nie masz wpływu na rozmycie tego tła i tego, co chcesz pokazać, dlatego że nie zawsze naszą intencją jest to, żebyśmy my byli głównym bohaterem, bo chcemy też wprowadzić jakiś element narracji do swoich wypowiedzi. I tutaj właśnie kamera sportowa ma przewagę. Ekwiwalent 20 mm jest fajny i niefajny. Jeżeli chodzi o live'y, ja prowadzę cały czas live'y na APS-C, czyli Sony ZV-E10 i tam mam obiektyw 35 mm, czyli jeżeli pomnożymy to razy 1,5, pracuję przy live'ach i przy ujęciach ze studia na ogniskowej ekwiwalent około 50 mm, portretówka i zwykle, intencjonalnie, fotografowie wybierają taką ogniskową jak 50-85 mm do portretów, bo ona jest najciekawsza. Następna rzecz to jest uchwyt Pocketa. On dopiero przy tej rozszerzonej baterii ma gwint na statyw. I to moim zdaniem był błąd DJI. Ja bym dał w wersji podstawowej gwint na statyw na dole od razu. I druga rzecz, nie mają jacka 3,5 mm pod mikrofon, tak jak ja mam tutaj GoPro Hero 12 z Media Mode i mam jacka 3,5 mm. Mogę sobie każdy mikrofon wpiąć, bo jest to kamera, Pocket jest kamerą do vlogów. My nie potrzebujemy tutaj dongla z przejściówką 3,5 na USB-C, bo nam się za bardzo to kołacze. A zdarza się, że ludzie nie będą używali tego mikrofonu bezprzewodowego, bo wolą używać shotgun, czyli mikrofonu kierunkowego. We wszystkich telefonach mamy niewymienne akumulatory i to jest dobra sprawa i niedobra. Ja jeszcze nie spłaciłem swojego iPhone'a, a już akumulator jest do bani, nie wytrzymuje mi więcej niż pół dnia. Muszę go cały czas ładować. Wiadomo, że akumulatory są na coraz lepszym poziomie, ale mimo wszystko jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę serwisu DJI w tym przypadku. Patrząc na użytkowanie Pocketa i różne jego scenariusze, ja bym powiedział tak, chciałbym mieć kamerę, która jest troszeczkę bardziej wytrzymała mechanicznie. Mam wrażenie, że przy pierwszym kontakcie z glebą czy w kieszeni on mi się po prostu zniszczy i niedługo mnie wytrzyma. Powiedzmy 2-3 tygodnie to będzie wszystko. Ręce powoli mi odmarzają, zaraz zrobimy sobie drugą turę wycieczki. Ważna sprawa dla mnie przynajmniej, myślę, że dla wielu ludzi, to jest sama istota gimbala. Nie zawsze jest tak, że ustawienia pozwolą nam na to, żeby śledzić obiekt, który szybko porusza się w kadrze. On nie zwija się tak, że podąża za twoim ruchem, tylko jest skierowany w jedno miejsce i stąd się bierze też istota sprawy. Wiadomo, gimbal nie jest też wodoodporny i ujęcia w deszczu odpadają zupełnie. Nie wiem, jak wygląda sprawa z wilgotnością powietrza dużą, z mgłą, ale podejrzewam, że tutaj może być też słabiej pod tym względem. No ludzie mówią o tym, o tej ekspozycji właśnie, o przewaleniu, o tym, że mamy stałą ogniskową, ale też jeżeli założymy nakładkę szerokokątną, bardzo łatwo ją zgubić i za każdym razem trzeba ją zdejmować i zakładać, jeżeli chowamy i wyciągamy z tego etui. Pocket jest świetny, nie wątpię w to, bo wiele osób
chwaliło go. Natomiast jeżeli chodzi o ujęcia, 4K w 120 klatkach, Vlog M, super, stabilizowane, ujęcia wieczorne na sensorze jednocalowym. Nie ma tylu detali co w APS-C, widziałem porównanie z ZV-E10 i ZV-ka Sony zdecydowanie lepiej wypada. Pod kątem odzwierciedlenia detali, wiadomo, że to są inne optyki, inna jest jakość, to jest dużo mniejsza optyka, więc musi w pewnym momencie jakiś kompromis ze sobą nieść. To nie jest tak, że ta kamera będzie lepsza od wszystkiego, co powstało do tej pory. Nie. Sony wiadomo, ma kiepską stabilizację. Wiadomo, że w Sony mamy 4K w 25 klatkach albo Full HD w 50, więc faktycznie pod kątem klatkażu jest słabiej. No ale Sonówka, jeżeli mamy mały, sprytny gimbal i dobry obiektyw, szeroki, jasny. Wiadomo, że bez lusterkowiec Sony kosztuje więcej, ale widziałem na OLX-ie już takie oferty za 200 prawie nowy ZV-E10, co wydaje się świetną alternatywą. Wszystko wiąże się z kompromisem i trudno mi jest jednoznacznie ocenić, dlatego kupię tego Pocketa. Prawdopodobnie go albo zwrócę po 2 tygodniach, albo go potestuję i sprzedam na OLX-ie za odpowiednio taniej. Natomiast zdecydowałem się go dzisiaj zamówić. Powinna dzisiaj przejść mi trochę większa kasa i myślę, że to będzie też fajny przedmiot do testów. Ręce odmarzły mi, dłonie już są ciepłe, możemy nagrywać. Duża wilgotność minus 2, ale odczuwalna jest, kurczę, minus 15. I co myślisz? Można wpaść, nie? Co? Znalazłem tutaj zestawienie mocnych i słabszych stron Pocketa. Dobry low light performance, czyli słabsze warunki oświetleniowe, wiadomo. Gimbal, czyli stabilizacja mechaniczna. Dobra, rozsądna cena. No nie wiem, w Polsce on jest drogi, ale w Stanach na pewno jest dużo lepiej z tą ceną. Active Track, no na pewno, tylko żeby to tak nie skakało, żeby on był płynny. Good battery and supports USB-C. Tak, to jest fajne, że on już podchodzi pod USB-C, można szybko ładować. Rapid charging, tak? Dobra jakość ogólnie, jednocelowy sensor, zewnętrzny mikrofon w zestawie combo. Fajna sprawa, ale nie wszyscy korzystają z bezprzewodówki. Ja wolę korzystać z 3,5 mm z shotgun. Trzeba go spróbować, wtedy będę wiedział, na ile jest przydatne do moich potrzeb, na ile nie. Ja go widzę też na CineUpie, na CineLogu moim 35 i może na Awacie, chociaż dla Awaty może być ciężki, ale na CineLogu 35, dlatego że mamy jednocelową matrycę i ujęcia dronowe z FPV, spokojnego przelotu FPV, nie mówię o szarpanej akrobacji. Mogą być naprawdę fajne, takie cinematic powolne, 4K w 50 klatkach zwolnione. Bez zmiany kierunku, spokojny, niski cruising pomiędzy obiektami, tak. Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć, bo jest mi już naprawdę zimno. Mogę powiedzieć tak, no chodzi za mną ten Pocket od czasu premiery. Nie kupiłem go jeszcze, bo miałem po prostu inne tematy też na głowie i sporo inwestowałem w ostatnim czasie. To niekoniecznie były inwestycje pod kątem samego sprzętu, ale też miałem inwestycje inne, bardziej życiowe i trzeba było wydać naprawdę kupę kasy. A jestem gotowy w tej chwili na zamówienie Pocketa. Nie będę się przywiązywał do niego absolutnie, ani emocjonalnie. Nie mam nic do DJI, fajna firma, która produkuje głównie drony, ale Pocketa ćwiczyłem w ogóle pierwszego, ja teraz sobie przypomniałem przecież, że miałem go u siebie przez tydzień i bardzo się bałem, że go uszkodzę. Teraz będę miał swojego, bo wtedy pożyczałem od kolegi i myślę, że kupię ten Kelly Fresh. Tam jest pewnie około 30 euro dodatkowo, ale warto, dlatego że będziemy z nim latać i będziemy robić takie cuda, których wcześniej ludzie nie robili, czy robili mniej. Natomiast widziałem fajne ujęcia też, jeżeli chodzi o CineUpa i chciałbym to poćwiczyć, dlatego że ujęcia nocne, chodzi mi głównie o ujęcia nocne czy wieczorne, przy słabszym świetle, o to mogę wzbogacić bardzo swojego CineLoga, a tam mam kamerę FPV Vista, która wieczorem spisuje się całkiem nieźle, to nie jest O3,
gdzie nie da się latać praktycznie już wieczorem. Tutaj możemy pod kątem przelotów też coś ciekawego zrobić. Wiadomo, że pokryt nie jest w ogóle do tego skonstruowany, ale nie szkodzi. Spróbujemy go wykorzystać też nie tylko jako kamerę do vlogów czy do YouTube'a, ale też jako kamerę do uwiecznienia ujęć z FPV. Słuchajcie, to chyba wszystko na dzisiaj, bo jest zimno jak jasna cholera. Lecę już. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja myślę, że też kamera to jest sprawa drugo albo nawet trzeciorzędna. Ważny jesteś Ty, a jeżeli chodzi o Twoją kreatywność, o to, jaką energię możesz dać światu, jaką wartość, i w siebie głównie trzeba inwestować. Natomiast sprzęt jest to sprawa drugo albo nawet trzeciorzędna, bo w tej chwili mamy taką jakość, że wiele sprzętów nam przyniesie naprawdę fajne efekty. Nie powinniśmy aż tak bezpośrednio na tym polegać. Bardziej trzeba liczyć na siebie, swoją inwencję, umiejętności, kwalifikacje, no i doświadczenie. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Widzimy się niedługo w kolejnym. Na razie.